Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Spółka Jednoczeń Sport w roku 2015 zwiększyła kapitał zakładowy z 56 995 tysięcy do 57 252 tysięcy. Jest to spółka, w której mamy dwóch udziałowców, gmina Jarocin oraz Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych. W ramach nadzoru właścicielskiego odbyło się 9 posiedzeń zgromadzenia wspólników oraz 16 posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w ubiegłym roku została zmieniona do Rady Nadzorczej w miejsce mecenasa Janusza Roszewskiego. Została powołana pani dyrektor, pani doktor Loretta Neufeld-Kiemba, jeden z dyrektorów regionalnych AKOR, czyli spółki hotelarskiej. W roku 2015 po raz pierwszy od kilkunastu lat, właściwie od chwili wybudowania sali i hali przy Sośpoleszku nr 5, spółka osiągnęła wynik dodatni na poziomie 25 tysięcy. W porównaniu z latami ubiegłymi, czyli 2014, kiedy ta strata wynosiła 1 325 000, i w roku 2013 975 tysięcy, jest to znaczna poprawa w stosunku do lat ubiegłych. Suma pasywów również wzrosła do 62 100 000 z 59 100 000. Jest to wzrost o blisko 3 miliony złotych w porównaniu z roku ubiegłym. Zmniejszyliśmy także znacznie przychody ze sprzedaży. W roku 2015 było to ponad 6 900 000 w porównaniu do 6 100 000 w roku 2014. Co to spowodowało? Jest to wzrost przychodów na działalnościach, między innymi akwaparku, wzrost o 230 tysięcy, z czego przyjęliśmy, skorzystało z usług akwaparku ponad 211 tysięcy klientów w porównaniu do 196 w latach ubiegłych, były w latach gorsze. Znacznie też poprawiliśmy wynik na działalnościach, szczególnie gastronomicznej. Spowodowało to wprowadzenie systemów zarządzania oraz poprawienia technik sprzedaży. To jest typowa działalność komercyjna i tutaj możemy się poszczycić, że dzięki wdrożeniu nowego programowania, nowy sposób zarządzania i sprzedaży udało nam się poprawić te wyniki. Jeżeli chodzi o poszczególne działalności, najbardziej dochodowa działalność, no, tak jak powiedziałem, jest to hotel i gastronomia, 2 646 000 przychodu. Jest to największa część działalności spółki. Drugą częścią działalności jest aquapark, który również zanotował wynik dodatni, jeżeli chodzi o działalność. Jest to 2 470 000 przychodu. Niestety reszta działalności jest znacznie deficytowa. Są to baseny odkryte, 102 tysiące przychodu przy około, nie wiem, tutaj danej dokładnie ponad 160 tysięcy kosztów. I obiekty sportowe, to przede wszystkim boiska, które są najbardziej deficytowe, ponad 600 tysięcy kosztów przy 350-400 tysięcy przychodach. Oraz hala sportowa przy Poleszku nr 5, która także jest, generuje olbrzymie koszty w porównaniu z przychodami, które mimo wszystko najwyższe ze szkół płaci ze szkół nr 5. Nie są w stanie finansować tej wielkiej kubatury, która jest do utrzymania. Mimo że jest wszystkie pomieszczenia oczywiście są wynajęte, jeżeli chodzi o halę sportową, czy też pomieszczenia.
Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, w 2015 roku zostały zakończone budowę sali gimnastycznej w Myszkowie. Wartość inwestycji 1 830 000 blisko. I w tym udało nam się pozyskać dotację blisko 400 000 z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wszyscy nam mówili, że to niemożliwe, bo ja rocznie już dostał tych parę dotacji, ale nam się udało. Zakończono również inwestycje budowy sali gimnastycznej przy zespole szkół nr 3. Wartość inwestycji 2 185 000 ponad. I tutaj było dofinansowanie właśnie przez udziałowcę drugiego, czyli przeznaczony został wkład, który Jarocinski Fundusz Poręczeń dokapitalizował spółkę w wysokości 1 400 000. Przeprowadzono również modernizację i remonty, to jest akwapark, basen na odkrytek, hala sportowa, sale gimnastyczne, widaszyce Cielczan i Kobyja oraz wymieniono telewizję na cyfrowym hotelu. To jest nałożona kwota ponad 330 000. Wsparcie gminy Jarocin to przede wszystkim podwyższenie kapitału w wysokości 2 900 000, które zostało przeznaczone na budowę sal oraz na spłatę obligacji za budowę akwaparku w wysokości 1 000 000. Z działalności spółki powołanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie. Został powołany w ubiegłym roku, zaczął działalność od września. Właściwie teraz tą efektywność jest największa. Ponad 2000 uczniów w ramach niepublicznej placówki oświatowej ma dodatkowe zajęcia sportowe. Udało nam się także zanotować znaczny wzrost o 20% z 50 do 60% obłożenia hotelu. To też wpłynęło na dodatni wynik spółki. I to jest 2000 razy więcej został wynajęty pokój niż w roku 2014 i prawie 3000 razy więcej niż w roku 2013. Jeżeli mówimy o pokoju w domach. Na co to się złożyło? To przede wszystkim nowe kanały dystrybucji. Wprowadziliśmy sprzedaż na Grupponie, Traveliście i Haresie. Dało nam się w ciągu roku zanotować blisko 4000 turystów. Turystów, którzy do Jarocina nigdy by nie przyjechali, gdyby nie oferta Jarocin Sport, czyli hotelu z akwaparkiem. Takie są z nimi ankiety przeprowadzone, rozmowy. I to wynika, że dzięki temu się zgłosili. I tutaj jest prośba do Wysokiej Rady, bo chcieliby znacznie więcej atrakcji, żeby te pobyty były dłuższe niż jedna, dwie, trzy doby, tak? Żeby to było możliwe, to jest, potrzebne są dodatkowe atrakcje dla turystów. Zmniejszyliśmy koszty zarządu o 130 000 w porównaniu do roku 2014 i podobnie do 2013. Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, które działają na wizerunek zewnętrzny i są to koncerty, wydarzenia artystyczne, a przede wszystkim tegoroczna wystawa Owczarków Niemieckich Ogólnopolska, gdzie zgromadziła kilkaset wystawców, blisko 400 wystawców. Niektórzy byli podwójnie w SUP, było znacznie więcej, bo około 800. Była to Ogólnopolska, jedna z bardziej renomowanych, jeżeli chodzi o Owczarki niemieckie. Festynał z okazji Dnia Dziecka oraz Płomaraton Rogram, który już na stałe wpisał działalność spółki. Dziękuję stowarzyszeniu, że potrafimy tak dzielnie współpracować i organizować. Przyszłość, tak, Szanowni Państwo, to w 2017 zamierzamy organizować Mistrzostwa Europy do lat 20 w Pragu. Poprzednio były to lat 18, były w Żerkowie. My tej okazji nie zamierzamy zmarnować, ponieważ tak byli zachwyceni Federacja Rugby organizacją w Polsce, że ponownie chcą zorganizować takie mistrzostwa w Polsce, tym razem do lat 20 i hotel Janota się wpisuje, bo liczymy o rozegranie meczu finałowego z transmisją na terenie obiektu Jarocina. Planowane inwestycje 2016 rok to jest
opracowanie dokumentacji kompleksowego centrum sportowo-rekreacyjnego, jest to lodowisko, przebudowa aquaparku o dodatkowy basen do szkolenia młodzieży, czyli płytki basen do nawigowania. Oczywiście on będzie miał znacznie więcej zastosowań, to jest basen idealnie nadający się do spajania, gdzie nie mogą, a także do zajęć fitness, aerobik w basenie. Za basenem sportowym kolejna, tak jak przedłużenie basenu sportowego, czyli z szatni będzie trzeba przejść przez basen sportowy, żeby dojść na basen szkoleniowy. W centrum ma znaleźć się również kręgielnia, sala konferencyjno-szkoleniowa, sale multimedialne, część typowo rekreacyjna dla mieszkańców oraz gości. Planujemy także przebudowę basenów pokrytych, jest to spora inwestycja i tutaj największe wątpliwości ze względu jako zarządcy spółki, bo najmniej się bilansuje, jeżeli chodzi o przychody w stosunku do poniesionych kosztów. Ale jest to inwestycja zdecydowanie oczekiwania przez mieszkańców, stąd ona się pojawiła w zamiarach inwestycyjnych spółki. Kolejną dużą inwestycją jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy hotelu Jarocha w Jarocinie. Ze względu na to, że weszliśmy na nowy rynek turystyczny, chcielibyśmy, aby hotel Jarocha wzbogacił się o wyższy standard pokoi, salę konferencyjną oraz centrum, jakieś wolne spa, które mogłoby służyć również mieszkańcom Jarocina. Planowane inwestycje to jest budowa nowego bloku. W tym roku zakończyliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Inwestycja jest planowana na lata 17-18, w zależności od możliwości pozyskania środków finansowych. W tej chwili toczymy rozmowy z instytucjami finansowymi. Druga wielka inwestycja to jest to centrum sportowo-rekreacyjne z kręgielnią, multimedialnymi salami, bilardem, rozbudową aquaparku, pasem szkoleniowy, rozbudową zespołu saun i budową sztucznego lodowiska. Wszystko z zapleczem, staramy się wszystko optymalizować, aby maksymalnie wykorzystać zarówno teren, jak i tą infrastrukturę, którą budujemy. Stąd lodowisko jest łączone z basenem odkrytym. Wtedy możemy maksymalnie wykorzystać zaplecze zimą na lodowisko, a w szczycie sezonu latem, kiedy lodowiska nie będzie, bo to za wysokie temperatury będą przybywać, będzie wykorzystywane do basenu pokrytych. To najważniejsze inwestycje, które są planowane. Przygotowane mamy PFU na rozbudowę hotelu, a także koncepcja i na ukończeniu jest w trakcie właściwie PFU na Centrum Szkoleniową Rekreacji. Dziękuję panie prezesie. Otwieram dyskusję w punkcie C. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę tutaj panią przewodniczącą panią Sławę Dębską, później pani Lidia Krzechak. Następny zdał? Nie widzę. To na razie ten pierwszy. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Olbrzymie rany na przyszłość. Życzymy tylko powodzenia, ale najbardziej z tego sprawozdania cieszę się, że wreszcie spółka ma zysk, bo to mówi się tam o 30 paru tysiącach, ale gdyby dodać to, czego brakowało, to jest olbrzymi zysk spółki, czyli bardzo dobra i widoczna praca prezesa. A mam jeszcze pytanie, o jaki blok chodzi? Nie bardzo zrozumiałam. Blok, potem lodowisko i tak dalej, i tak dalej. Tylko to pytanie mam. Operacyjnie. Zespał od razu na leczach. Centrum sportowo-rekreacyjne ma się składać z lodowiska, zaplecza basenów odkrytych, które będzie się pokazywać do lodowisku. Czyli drogi inwestycyjne, ale nie wiem. Ewentualnie mówimy zaplecze, będzie dodatkowe inwestycje.
relacji, czyli mówimy o tych kręgach, o tym bilardzie, o tej sali konferencyjnej. Będą mówić o tym. Dziękuję, rozumiem, bo ten blok i była przerwa, i po tym bloku jest tylko wymieniane całe. Ja to nie wiem, że od razu zgodzimy. Nie, to zostawimy. Ja mam panie prezesie pytanie, ponieważ jak pana jeszcze nie było, rozmawialiśmy z panem wiceburmistrzem na temat pana spółki, ponieważ dzisiaj przekazywaliśmy panu kwotę ponad 4 milionów złotych i mam pytanie, na co na chwilę obecną to panu starczy? No jeszcze nie, bo pan teraz jest, jako komisja przekazywaliśmy panu, ale mam pytanie, bo tam pan burmistrz mówił, że potrzeba tak naprawdę na te inwestycje mniej więcej kwoty prawie 18 milionów, skąd weźmiemy ewentualnie te pieniądze? Czyli na co? 15. 15? Przepraszam, 15. Mam pytanie, skąd weźmiemy tą pozostałą kwotę i na co pan na chwilę obecną przekaże te środki, które my przekazywać będziemy uchwałą jutro, pojutrze. Jeżeli chodzi o środki finansowe, niezbędne są po pierwsze na zapewnienie płynności spółki, bo w tym roku spłaciliśmy, nie otrzymaliśmy żadnego podwyższenia kapitału, spłaciliśmy obligacje w wysokości 1 000 000 zł plus odsetki około 30 tysięcy. A także projekty i koncerty, które już w tej chwili na ponad 100 tysięcy będą opiewać. Kolejną rzeczą jest, tak jak mówiliśmy, budowa sztucznego lądowiska i rozbudowa aquaparku, który chcielibyśmy na początku roku rozpocząć. Jak tylko będziemy mieli zapewnione finansowanie, ogłaszamy przetarg na budowę tego centrum rekreacyjnego. Oczywiście w tym zakresie, jak będziemy mieć środki, czyli wydamy priorytetem budowa lądowiska i rozbudowa aquaparku o masę szczególną. Nie, pani radna, prosimy do mikrofonu. Oczywiście, jak będzie przeszkódzie przez 8, to jest kwestia jednego dwóch dni, ale co do zasady, nie przeszkadza to funkcjonowaniu aquaparku. Niestety będzie przeszkadzało basenu odkrytym, więc tutaj kwestia najszybszego rozpoczęcia inwestycji, że można było jeszcze na starej infrastrukturze wchodzić sezon, że nas tak przepraszam bardzo. Pani radna, proszę, ale proszę do mikrofonu, bo to jest protokół. Proszę tutaj, do drugiego. Pani radna, jeżeli chodzi o środki, to liczymy oczywiście na dofinansowanie i dokapitalizowanie z gminy. Jest potrzebne ponad 15 milionów na całą infrastrukturę. Rozmawiamy z instytucjami finansowymi. Tutaj oprócz banków są państwowe fundusze, które wspierają, czy bankowe fundusze, które wspierają inwestycje samorządowe. Skocznie wszystko. I tu wraz z burmistrzem prowadzimy takie negocjacje dotyczące wsparcia finansowego tej inwestycji. A czy jeszcze, jeżeli można, panie prezesie, ja może tutaj widzę, że śmiech niektórych radnych. Natomiast na pewno te rozmowy byłyby dużo prostsze, gdyby nie to, na co zwróciła uwagę pani przewodnicząca Lesiedemska. Gdybyśmy mieli wyniki dodatnie za poprzednie lata działalności tej spółki, myślę, że te rozmowy w tej chwili by zupełnie inaczej wyglądały. No niestety jest tak, że banki oglądają także historię danego podmiotu. No i powiedział inaczej, póki co ta historia, jeżeli chodzi o rok 2013 czy 2014, no nie wygląda zbyt optymistycznie, ale o tak dużą pracę pan prezes w tej chwili wnosi, ażeby poprawić te parametry, ażeby móc także z tymi instytucjami finansowymi rozmawiać jak każda dobrze działająca firma. Dziękuję. Pani Zdzisława Pilarczyk, czy ktoś jeszcze zdrowie chciałby zabrać głos, bo nie widzę, zadać pytanie? Nie widzę. Pani Zdzisława Pilarczyk, proszę. Panie prezesie, ja mam takie pytanie, bo wspomniał pan, że sala gimnastyczna przy szkole numer 5 jest właściwie deficytowa. Dosyć tak. A pozostałe, jeśli chodzi o pozostałe sale gimnastyczne, też bym chciała wiedzieć, chociaż właściwie wielkim takim, jak gdyby naszym priorytetem było, żeby praktycznie te sale gimnastyczne budować.
Jest to pewna inwestycja dla naszych dzieci, co określamy niejednokrotnie my jako radni, a nasza nadgorniczna inwestycja w dzieci. Także faktycznie tu nie to, żeby my z jakąś taką, ale tak, po prostu tylko dla własnego przekonania, jak to wygląda finansowo, żeby się zorientować. Bo wiadomo, że mimo, że tam będą straty, to i tak gmina dofinansuje z uwagi na nasze, faktycznie na nasze dzieci, no bo to jest dla nich. Tylko tak, żeby pan prezes tu przybliżył mniej więcej kwotę, jeśli nie dzisiaj, to na sesji chociaż. Ja nie pamiętam dokładnie kwotę, ale jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, to się finansują, ale mówimy o zbiorze, bo no, prawda jest taka, że za salę gimnastyczną przy zespole szkół nr 3 pewnie jest pani dyrektor płaci więcej, bo tam nie wykonuje remontu, tak? Natomiast większość remontu wykonuje w Cielczy Wielkowej i w Witaszycach. Chociaż czwórka też już jest, trochę się tego zbiera. A w Trójce czy w Mieszkowie tych remontów nie wykonuje. Także ogólnie sale gimnastyczne dla spółki nie są balastem. Jeżeli chodzi o te pozostałe sale z wyjątkiem tej wielkiej hali, czy w pole szkół numer 5. Ja do tego pytam, bo na pewno takim głównym jak gdyby też decyzyjną osobą jest każdy dyrektor szkoły, że może komuś czy wynająć, czy coś, bo też tu by należało jak gdyby podkręcić może dyrektorów praktycznie, no żeby też się starali o klientów, żeby mieli też to na uwadze, że oni pracują też dla naszego społeczeństwa, bo to jest dla nich, żeby też zadbali, nie tylko pan prezes, bo to jak samo jak pani Lesia, z dużym uznaniem do pana prezesa i tego okresu pracy, gdzie pan prezes jest na stanowisku. Moje uznanie wielkie, bo spotykam się z ludźmi i nawet mieszkańcy to doceniają, że faktycznie ta spółka wygląda inaczej jak za pozostałych prezesów. Także to duże uznanie do pana prezesa i... Pani przewodnicząca, myślę, że wątek tej sali jest bardzo istotnym elementem. Myślę, postaramy się na którąś z kolejnych komisji przygotować taki element symulacji różnych wariantów, różnych możliwości. Postaramy się jakby też do tego tematu gdzieś niejako odwołać. Natomiast no, dzisiaj myślę, że już jakby powiedzieć, damy szansę innym prezesom też przedstawienie swoich spraw. Trzeba bardziej, bo Czak chciałby zobaczyć. To zdanie się do spółki będzie się odnieść. Każda sala ma też inne możliwości. Jeżeli wydaje na sala przy szkole numer 5 jest balastem, ale jakby wcześniej jest magnesem przyciągającym chociażby w sezonie zimowym drużyny, które znowu najmują hotel i inne rzeczy. Więc to nie da się w kategoriach zero-jedynkowych tutaj rozliczać poszczególnych sal. Takie jest moje zdanie, jak trzeba powiedzieć. Ale ja nie miałam zamiaru, panie Marcinie, tylko chciałam ogólnie. Ogólny koszt tych sali, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o system, to wszystko. Przecież ja sobie zdaję, że jak jest nowy dom, to nie potrzebuje remontu. A to nawet nie chodzi o remont. Ja się już nabudowałam w życiu, naprawdę proszę, że mam rozeznanie. Znaczy ja powiem, że nawet sala w zespole numer 5 jest wynajęta. Problem jest, że to jest od października do marca, a pozostałe miesiące myślę. Dobrze, bo nie wiem, że po dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś Państwa